Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie i chciałam Państwu powiedzieć słów parę właśnie o monitorowaniu, pokazać Państwu kilkanaście pasjonujących wykresów i przekonać Państwa, bo często się wydaje, że monitorowanie jest w ogóle istotne. Tak naprawdę wszystkie wcześniejsze wystąpienia, to, że mówimy, jakie szczepienia są ważne, jakie drobne ustroje są ważne, czy w przypadku pneumokoków, które są tak bardzo częste, ale meningokoki, które są tak bardzo niebezpieczne. Tak naprawdę wszystko to wiemy z monitorowania, tylko i wyłącznie, czyli z obserwacji choroby pacjenta, jego wieku, w jakim wieku jest najwięcej tych zakażeń i wreszcie z obserwacji samych bakterii, akurat z tej strony, którą ja się zajmuję, czyli obserwujemy bakterie, ich grupy serologiczne, typy, oporność na antybiotyki, to też wpływa na nasze decyzje, które szczepienia warto podjąć i nad którymi szczepionkami warto pracować. Może, żeby zacząć w ogóle, czym jest tak naprawdę monitorowanie, dosłownie dwa słowa. Więc jest to oczywiście ciągłe, systematyczne zbieranie danych, jak monitorowanie wszędzie, nie tylko chorób zakaźnych. Dotyczy to również analizy i interpretacji, to musi obejmować. Te dane są zbierane po to, żeby były upowszechniane, żeby z nich korzystać, czyli muszą być zastosowane i muszą być podejmowane odpowiednie interwencje. Akurat w dzisiejszym naszym temacie chodzi o szczepienia i oczywiście jeśli wprowadzamy taką interwencję, jeśli szczepimy, to też musimy monitorować, jak się zmienia sytuacja pod wpływem szczepień, czy rzeczywiście te szczepienia są skuteczne, czy drobnoustroje się nie zmieniają pod wpływem szczepień, co też często obserwujemy. I kiedy to monitorowanie w przypadku chorób zakaźnych jest ważne? Więc przede wszystkim w zakażeniach inwazyjnych słyszeliśmy o tym, jak one mogą być niebezpieczne. To jest bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pacjenta. Oczywiście dla drobnoustrojów z niebezpiecznymi mechanizmami oporności, również dla drobnoustrojów z dostępną immunoprofilaktyką. O tych drobnoustrojach, o których dzisiaj powiem, one są takie, że ta immunoprofilaktyka nie jest pełna. Czyli to nie jest tak, że jak mamy szczepionkę przeciw pneumokokom, to ona jest skuteczna przeciw wszystkim pneumokokom. Jak Państwo wiecie, pneumokoki to jest ponad 90 serotypów, a szczepionka, która działa, jest specyficzna wobec konkretnego serotypu lub przeciwko serotypom, które są w szczepionce lub są z nich spokrewnione, więc ta skuteczność nie jest niestety stuprocentowa. Podobnie jest z meningokokami i schemofilusem. I wreszcie ważne jest monitorowanie w tworzeniu i uaktualnianiu schematów postępowania diagnostycznego, terapeutycznego i profilaktycznego. Mamy jakieś zalecenia, jak leczyć zakażenia, ale wiecie Państwo, że jeśli pojawia się oporność, to takie zalecenia trzeba oczywiście zmienić. I te najczęstsze pozaszpitalne bakteryjne, patogeny bakteryjne inwazyjne, którymi ja się też zajmuję, dlatego o nich Państwu opowiem, to przede wszystkim Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis i Haemophilus influenzae typu B. One trzy są wyróżnione, bo jak mówię, są szczepionki, ale też trzy, które są dość istotne, również Streptococcus pyogenes, a galakcje czy Listeria monocytogenes. I jak wygląda monitorowanie tych pozaszpitalnych zakażeń inwazyjnych w Polsce? Więc w tej chwili jest obowiązkowe zgłaszanie zakażeń dla wszystkich grup wiekowych i są dwa systemy rejestracji. Pierwszy jest obowiązkowy, jest prowadzony przez Państwowy Zakład Higieny Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i drugi, który prowadzi ośrodek, Krajowy Ośrodek Referencyjny Koronu, od 1997 roku, od czasu swojego powstania i to jest na podstawie potwierdzenia laboratoryjnego, czyli laboratoria przesyłają do nas szczepy czy materiał, my to wtedy badamy. Na początku to monitorowanie nie szło nam, że tak powiem, najlepiej, dostawaliśmy mało i szczepów i materiałów, co Państwo za chwilę zobaczą, dlatego w roku 2008 postanowiliśmy powołać do życia taką sieć BINET, żeby to monitorowanie w Polsce było lepsze i zachęcić jeszcze bardziej laboratoria czy lekarzy do współpracy z ośrodkiem referencyjnym. Co jest też istotne, w roku 2005 nastąpiła w Polsce zmiana systemu rejestracji. Wcześniej rejestrowano właściwie tylko i wyłącznie zapalenia opon i też nie zawsze, bardzo często to był jeden worek wszystkich zakażeń inwazyjnych bakteryjnych. Natomiast ta zmiana rejestracji była niezwykle ważna. I te dane, które są oczywiście, pacjent trafia do szpitala z zakażeniem, z zachorowaniem, to jest zakażenie inwazyjne, więc musi trafić do szpitala. Oczywiście lekarz musi zgłosić takie zakażenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Te dane są potem przekazywane do PZH. Jest też laboratorium i ten materiał trafia do naszego ośrodka, mamy nadzieję, jak najczęściej. I te dane potem są razem, że tak powiem, kompilowane i wysyłane do Europejskiego Centrum i
jesteśmy jako kraj członkowski zobowiązani do wysyłania takich danych i to robią wszystkie kraje w Europie. Mówiłem Państwu o tej historii powstania ośrodków, proszę zobaczyć, że jak zaczynaliśmy od szczepów, które dostawaliśmy, trzech gatunków, to jest i właśnie meningokok, pneumokok i hemofilus, dostawaliśmy około 30-20 rocznie, więc niezwykle mało. I tu nastąpiła zmiana, ale tu już Państwu wspominałem, tutaj ta zmiana systemu rejestracji, tutaj te ogniska choroby w Polsce, inwazyjnej choroby meningokokowej, które bardzo wpłynęły na polepszenie systemu monitorowania i wreszcie rok 2008, czyli wprowadzenie tego, założenie tej sieci BINET. Widzą Państwo te fluktuacje, jeśli chodzi o liczbę szczepów, pneumokoki cały czas idą w górę, ale mamy nadzieję, że jeszcze dość długo tak będzie. I kilka słów o pneumokokach, niektóre wykresy się powtórzą, więc zwrócę tylko Państwu uwagę od strony monitorowania, jak to wygląda. To przed chwilą Pani Profesor pokazywała ten wykres. Ja natomiast chcę zwrócić uwagę, że ta zapadalność ogólna w Polsce jest właściwie wykrywalność, może tak powiedzmy. W przypadku pneumokoków w Polsce właściwie nie mówimy o zapadalności. Jak Państwo pamiętacie, może na wcześniejszej prezentacji chyba profesor Albrecht pokazywał, że w Stanach Zjednoczonych ta zapadalność w tej grupie wiekowej przed wprowadzeniem szczepień było nawet 200 przypadków na 100 tysięcy. U nas to jest 5,6 na 100 tysięcy. Więc to jest wciąż bardzo duże niedoszacowanie tych danych, dlatego że mamy kulturę głównie zbierania szczepów, czy posiewania płynu zgromadzeniowego, ale już te zakażenia, których jest dużo więcej, czyli łożyska krwi, czyli bakteryjne posocznice, tutaj niestety nie wygląda to najlepiej. Natomiast nawet przy tym niedoszacowaniu, jeśli popatrzymy na ogólną zapadalność, to układ i trendy są takie same, jak w innych krajach. O współczynniku śmiertelności bardzo wysokim było, więc przejdę dalej. To, na co chcę zwrócić Państwa uwagę, to, że ta śmiertelność w przypadku pneumokoków, wspominałam, to jest ponad 90 serotypów, ale obserwujemy, że jeśli popatrzymy na te odmiany pneumokoka, to nie jest tak, że wszystkie pneumokoki, że tak powiem, powodują taką samą śmiertelność. Proszę zobaczyć, tutaj jest liczba izolatów, to są lata 2011-2013, tutaj maleje, natomiast na tej skali jest wskaźnik śmiertelności. I proszę zobaczyć, że są takie serotypy, na przykład 11A, którego nie jest bardzo wiele, które 22 izolata, ale proszę zobaczyć, wskaźnik śmiertelności jest mniej więcej prawie 55%, czyli co drugi pacjent z zakażeniem wywołanym pneumokokiem tego serotypu umiera. I to jest niestety serotyp znany na całym świecie. I widzimy to zróżnicowanie, to też w przypadku szczepionek i w przypadku brania antygenów konkretnego serotypu do szczepionki jest oczywiście brany pod uwagę. To samo ja w tej chwili nie pokażę Państwu, nie mam czasu, ale tak samo takie zróżnicowanie obserwujemy, jeśli patrzymy na oporność szczepów. Też są serotypy, które są wyjątkowo, wyjątkowo oporne. I to bardzo taki łatwy w odbiorze slajd, ale chodzi mi tylko o to, żeby Państwo popatrzyli, jak patrzymy na monitorowanie, że każdego roku te kolory, te słupki są po prostu różnej wielkości. I od tego bezpośrednio zależy, nie chcę tu się skupiać na poszczególnych tych serotypach, odmianach pneumokoka, ale widzimy, że te fluktuacje w roku są. I te fluktuacje bezpośrednio się przekładają na pokrycie szczepionkowe. Pokrycie szczepionkowe, czyli przewidujemy na podstawie wyników badania naszych szczepów, że gdybyśmy zastosowali szczepionkę, w jakim procencie ona byłaby skuteczna, zakładając 100% skuteczność szczepionki. I tak biorąc pod uwagę ostatni rok 2014, dzieci do drugiego roku życia, w przypadku szczepionki 10-walentnej byłoby to 48,7%, w przypadku 13-walentnej 74% i odpowiednio u dzieci poniżej 5 roku życia 52,8% i 76,4%. Czyli na podstawie tych wyników, na podstawie monitorowania serotypów możemy przewidzieć, jak skuteczna byłaby szczepionka. Podobny slajd, biorąc pod uwagę oporność pneumokoków na poszczególne antybiotyki, weźmy tutaj tylko penicylinę, że gdybyśmy zastosowali szczepionkę 10-walentną, to teoretycznie zapobieglibyśmy 70% zakażeniom wywołanym przez niewrażliwe szczepy na penicylinę i odpowiednio szczepionka 13-walentna około 95% i szczepionka ta starsza, polisacharydowa 23%. I ten slajd był pokazywany, ja tutaj właśnie zakończyłam na roku 2010 i to nie jest tak spektakularne, powyżej 90%, znów wracają Kielce, ale to chcę Państwu pokazać zupełnie inny jakby rodzaj monitorowania.
bo na ogół jak się bada skuteczność szczepień, bada się szczepy, serotypy. Natomiast tutaj, ponieważ kuleje u nas ten system w Polsce dość często, proszę zobaczyć, że tu brano pod uwagę redukcję liczby zapaleń płuc. Tylko i wyłącznie na podstawie objawów i diagnozy lekarskiej. W ogóle nie brano pod uwagę, czy to jest zapalenie płuc wywołane przez pneumokoki, czy nie. I zauważano ten, w ciągu kilku lat ten spektakularny spadek zarówno u dzieci szczepionek, jak i oczywiście efekt odporności populacyjnej, czyli u dorosłych 65+, również spadek liczby przypadków zapaleń płuc, więc spektakularny sukces. I słów kilka o zakażeniach meningokokowych. Rzeczywiście z meningokokami jest tak, że one wzbudzają bardzo, bardzo wiele emocji, ale jeśli popatrzymy na tę zapadalność w ostatnich kilku latach, pięciu, proszę zobaczyć, zapadalność na całą polską populację to jest mniej niż 0,5 przypadka na 100 tysięcy. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę dzieci do pierwszego roku życia, to ta zapadalność jest oczywiście dużo wyższa, co jest charakterystyczne dla tej choroby, to jest około, ostatni rok to jest mniej więcej 12,7 na 100 tysięcy. Ta zapadalność spada tutaj, ale jest wysoka do 5 roku życia. I drugi taki pik, co mogliśmy szczególnie obserwować zakażenia w tej grupie wiekowej, jak były to ogniska choroby meningokokowej w Polsce w latach 2000, zwłaszcza w roku 2007. I w przypadku meningokoków, podobnie jak w przypadku pneumokoków, nie mamy serotypów, znaczy mamy serotypy też, tylko to jest jeszcze jeden poziom niżej, natomiast mamy grupy serologiczne. Meningokoki dzielimy na 12 grup serologicznych, natomiast szczepionki, którymi dysponujemy, tak naprawdę są skuteczne wobec 4 grup serologicznych, czyli przeciw serogrupie A, B, C, nie A, A, C, Y i W. Problem zawsze był przez lata z serogrupą B, która jak Państwo widzą w Polsce jest najwięcej i w tej chwili on jest najczęstszy w Europie. Szczęśliwie od niedawna mamy dostępną szczepionkę stworzoną specjalnie dla serogrupy B, ale podkreślam, ona nie jest skuteczna wobec wszystkich meningokoków serogrupy B, to jest szczepionka białkowa, nie polisacharydowa. I jest zarejestrowana w Europie jedna, w Stanach Zjednoczonych dwie. Jej skuteczność w Polsce ostatnio badaliśmy, byłaby mniej więcej na poziomie 83%. I widzą Państwo, że B przeważa, ostatni rok to jest 63% serogrupy B i około 33% serogrupy C. Co jest istotne, serogrupa B jest jeszcze częstsza u dzieci poniżej pierwszego roku życia, czyli w tej grupie wiekowej, gdzie tych zakażeń jest najwięcej, to 85% zakażeń to jest ta właśnie grupa serologiczna. I współczynnik śmiertelności związany z inwazyjną chorobą meningokokową też zależy od wieku. Ogółem to jest około 10%, widzą Państwo, tych dzieci najmłodszych to jest około 12-11 i podobnie w przypadku pneumokoków. Tu oczywiście tych zakażeń to są pojedyncze zakażenia, ale ten wskaźnik, ten procent zgonów wśród przypadków jest bardzo wysoki. I dosłownie trzy slajdy na temat zakażeń H1N1 influenza. Jak Państwo wiecie, to było wspomniane, w roku 2007 wprowadzono te szczepienia obowiązkowe i bezpłatne dla wszystkich dzieci. Byliśmy chyba ostatnim krajem w Europie i chciałam Państwu pokazać wyniki, jak to wygląda 8 lat po wprowadzeniu szczepień, zwłaszcza, że tutaj profesor Albrecht wspominał, że spadł HIV, a pojawiły się inne zakażenia. I chcę Państwu pokazać, jak ważne jest monitorowanie, żeby się temu wzrostowi, który jest rzeczywisty lub nie, przyglądać, żeby wiedzieć, co się dzieje. To są bardzo małe liczby zakażeń, ale mogę Państwu powiedzieć, że trendy są dokładnie takie same w krajach, na przykład w Anglii, które tych zakażeń potrafią mieć kilkaset. Trendy mamy identyczne w ciągu ostatnich kilku lat. Znów dane od 1997 roku. Proszę zobaczyć. Kolorem niebieskim są zaznaczone zakażenia wywoływane przez Haemophilus influenzae typu B, czyli ten drobnoustrój, przeciwko któremu jest szczepionka, ten właśnie serotyp. I widzimy, rok 2007, tutaj były wprowadzone szczepienia, ten spadek. Zaczęło się już coś dziać tutaj. Oczywiście rodzice, wiedząc, że jest taka szczepionka, szczepili na własny koszt. Wcześniej też były już szczepienia wprowadzone dla dzieci z domów dziecka i dla rodzin wielodzietnych. Tutaj wprowadzono to szczepienie i spadek.
I rzeczywiście, jeśli popatrzymy na ten, na kolor czerwony, to są te szczepy takie Haemophilus influenzae nietypowalne, czyli bezotoczkowe. Tu było ich mało i tu nagle widzimy wzrost. Gdybyśmy zostali na tym wykresie, no to właściwie co za efekt wprowadzania szczepień, jeśli to spadło, to wzrosło, to jaki jest sens? Otóż warto popatrzeć na wiek pacjentów. Proszę zobaczyć, że przed wprowadzeniem szczepień, jeśli popatrzymy na grupę wiekową do poniżej 5 roku życia, to na początku te zakażenia były wywoływane głównie w tej grupie wiekowej. Potem ta grupa spadła. Proszę zobaczyć, że wzrosła ta linia czerwona, czyli to są osoby, pacjenci powyżej 10 roku życia, z czego w tych poszczególnych latach 50-80% to są osoby dorosłe powyżej 50 roku życia. To są głównie zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, więc zupełnie inny rodzaj zakażeń. Tu na początku 50 dzieci. Okazało się jeszcze coś jednego, że jeśli przed wprowadzeniem szczepień, proszę zobaczyć, ponad 90% zakażeń to były zapalenia opon, które były rejestrowane. Natomiast później tych zapaleń opon zaznaczone kolorem niebieskim jest coraz mniej, coraz więcej bakteriami posocznicy czy zapalenie płuc właśnie u osób starszych. Więc warto, jeśli patrzymy na wyniki monitorowania, patrzeć na całość, bo to jest po prostu też lepszy system monitorowania. My zaczęliśmy też obserwować, że jak wprowadzono szczepienia, jeśli wystąpił jakikolwiek przypadek u dziecka poniżej 5 roku życia, czy u dziecka szczepionego, każdy chciał wiedzieć, co jest czynnikiem etiologicznym i przesyłał szczep do serotypowania. Mieliśmy również sytuację, że robiono badania na przykład w pracowni mikrobiologicznej i lekarz był przekonany, że jest niepowodzenie szczepionkowe, dziecko otrzymało 4 dawki szczepionki i testem lateksowym w laboratorium mikrobiologicznym wyszło, że to jest HIP, czyli jest niepowodzenie szczepionkowe. Przesłano do nas do ośrodka referencyjnego, zbadaliśmy inną metodą i okazało się, że to jest inny typ Haemophilusa, który wyszedł, po prostu wyszedł wynik fałszywie dodatni. Ale chcę Państwu powiedzieć, że to monitorowanie jakby się wzmocniło, bo każdy po szczepieniach chce wiedzieć, co jest czynnikiem etiologicznym. I na sam koniec ostatni slajd. Zamiast podsumowania chciałam właściwie Państwu powiedzieć, jakie są problemy w Polsce, jeśli chodzi o system monitorowania, a tak naprawdę myślę, że nie tylko w Polsce. Więc spotykamy się z brakiem regulacji. Jest bardzo dla nas, nie wiem, ładna, ciekawa, ważna ustawa z 2008 roku. Natomiast wciąż, mimo już powinny być dawno, wciąż nie ma rozporządzeń i nie ma ośrodków referencyjnych. No właściwie, jak rozmawiam z panią profesor Chryniewicz, to wygląda na to, że ten ośrodek referencyjny prowadzimy, bo lubimy w ramach hobby naszego, już dość długotrwającego, czasem kosztownego. Mówię o tym, bo te rozporządzenia są niezwykle ważne. Ja mówię oczywiście od strony tych drobnostrów, którymi się zajmuję, ale to dotyczy zarówno chorób wirusowych, wszystkich innych bakteryjnych, że przynajmniej jeśli uznamy w kraju, że jakieś zakażenia są istotne, to te ośrodki powinny być finansowane. I jeśli będą to te rozporządzenia, to oczywiście problem z finansowaniem też będzie rozwiązany. To, co obserwujemy, to, o czym Państwu wspominałam, że często jest to niedoszacowanie, które widzimy, niedoszacowanie zakażeń, zwłaszcza w przypadku pneumokoków, to, że mamy długą historię rejestracji zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych. To jest łatwiejsze w rozpoznaniu niż posocznica czy bakteremia. To są też typowe objawy, więc ten płyn jest pobierany i wysyłany. I to szczególnie widać w przypadku pneumokoków, gdzie mogę Państwu tylko powiedzieć, że w Polsce wśród zakażeń inwazyjnych zapalenie opon pneumokokowe to jest 30-40% wszystkich zakażeń. W krajach, które mają dobre monitorowanie, to jest 4-8%, więc widać, że to nasze niedoszacowanie jest duże. Wciąż rzadkie posiewy krwi. Obserwujemy, że jest wcześniejsza antybiotykoterapia. Myślę, że nasz kraj nie jest wyjątkowy, ale w przypadku pneumokoków wiemy, że nawet 30% dzieci wcześniej dostaje antybiotyk, więc wyhodowanie jest bardzo trudne. A muszę Państwu powiedzieć, że diagnostyka niehodowlana dużo częściej jest stosowana w przypadku meningokoków niż pneumokoków. Meningokoki są bardziej spektakularne, często jest tam wysypka, ale też nie zawsze. I wtedy krew jest pobierana, w przypadku pneumokoków niekoniecznie.
Mamy też, zastanawiamy się, jaki system jest lepszy, obowiązkowy czy dobrowolny. Obowiązkowy nasz jest dobrowolny. Zdarzało się, lata mogę Państwu powiedzieć, że w dobrowolnym systemie mieliśmy więcej zgłoszeń niż w obowiązkowym, ale to jest chyba cecha naszego narodu, że tak wolimy. Natomiast też, co jest dla nas trudne i bardzo kosztowne, są ciągle ze strony ECDC, tego Europejskiego Centrum, ciągle większe wymagania, jeśli chodzi o dane. Kiedyś wystarczyło wysłać serogrupę, czy w ogóle, że było zakażanie 5, czy 10, czy 15. W tej chwili wszyscy chcą wyniki sekwencjonowania, wrażliwości. Także badanie takiego szczepu potrafi kosztować, nie wiem, 1500 czy 2000 zł, a najlepiej, żeby sekwencjonować cały genom i wysłać takie dane. Także jest to też coraz droższe. I chciałem Państwu serdecznie podziękować.